motion to him. Drodzy wielbieni w Chrystusie, drodzy czciciele Najświętszej Maryi Panny, oto mamy piękne święto dzisiaj. Święto, które jednocześnie jest świętem łaskawości Pana, jednocześnie jest świętem, w którym możemy i powinniśmy się zastanowić nad cudami łaski, nad tym, jak Chrystus, Bóg działa również na tym konkretnym kawałku ziemi, a mianowicie w naszej Ojczyźnie. To święto, które obchodzimy, święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, ma bardzo długą i bogatą tradycję. Myślę, że dobrze jest zatrzymać się na pomyśleć o historii tego święta, żeby nie dać się oszukać przez taką tkliwą pseudomaryjność, która ciągle nam grozi, która powoduje to, że pod pozorem nabożeństwa do Maryi, pod pozorem fałszywego nabożeństwa do Maryi mogą się różne błędy rozprzestrzeniać, błędy, które tak naprawdę fałszują prawdę o tym, kim jest Najświętsza Maria Panna, kim jest Syn nasz Pan Jezus Chrystus, czym jest Kościół Święty. Tak więc trzeba popatrzeć na tych kilkaset lat historii tego święta, które to święto, można powiedzieć, miało kilka takich punktów, które, można powiedzieć, były szczególnie dla niego ważne. Zacznijmy od tytułu Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Polaków. Ten tytuł pojawił się już w XIV wieku w traktacie Grzegorza Sambora, później w wieku XVI, zwłaszcza w drugiej połowie. I później taki rozkwit tego tytułu, można powiedzieć, takie objawienie tego tytułu nastąpiło na początku XVII wieku i to, co ciekawe, nie w Polsce, a w Neapolu, gdzie ojciec Juliusz Mancinelli miał objawienie Najświętszej Maryi Panny, która zdradziła mu ten tytuł, że jest królową Polski, że to jest ten tytuł, którą również on w dalekim Neapolu powinien ją czcić. Ojciec Mancinelli jako młody zakonnik jezuita był razem ze świętym Stanisławem Kostką w nowicjacie i miał do tego swojego współbrata ogromne nabożeństwo w 1602 roku. Lat 34 lata po śmierci świętego Stanisława papież beatyfikuje tego świętego i ojciec Mancinelli jako współbrat niegdysiejszy świętego Stanisława Kostki ma do niego szczególne nabożeństwo, podobnie jak do Najświętszego Sakramentu, Najświętszej Maryi Panny i również do dusz czyśćcowych. 14 sierpnia 1608 roku ojciec Juliusz otrzymuje objawienie Najświętszej Maryi Panny, którą tytułuje tytułem Matka w niebo wzięta. I ona mu zwraca uwagę, żeby nazywał ją Najświętszą Marią Panną Królową Polski. To spowodowało, że 72-letni już zakonnik w 1610 roku przybył do Krakowa, na Wawel, gdzie 8 maja w święto świętego Stanisława Biskupa odprawiał mszę świętą przed konfesją świętego Stanisława Biskupa i tam otrzymał po raz kolejny objawienie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Maryja chciała otrzymać specjalny znak, że jest królową tej ziemi. Faktycznie na wieży Bazyliki Mariackiej osadzono godło Polski. Kolejna taka data to 15 sierpnia 1611. Kolejny raz Maryja nazywała się Królową Polski w niebo wziętą. Widzimy zatem, że ten tytuł nie jest tylko jakimś takim lokalnym zjawiskiem, że opatrzność Boża miała dla naszego narodu i ojczyzny taką również uniwersalną misję, powierzyła mu taką uniwersalną misję do spełnienia, dlatego też ojciec Mancinelli w dalekim Neapolu zaczął, można powiedzieć, na większą skalę ten kult i ten kult związany był od samego początku również z wielkimi dwoma świętymi Stanisławami, z Kostką i z świętym Stanisławem biskupem. W 1620 roku w Wilnie Matka Boża Ostrobramska zostaje nazwana po raz pierwszy
królową Korony Polskiej. Ten obraz wilneński, ostrobramski jest takim drugim obrazem, w którym czcimy Maryję jako królową Polski. Oczywiście takim impulsem, który o wiele jeszcze większym stopniu spowodował rozprzestrzenienie się tego tytułu, były śluby złożone przez króla Jana Kazimierza, który uciekając przed Szwedami złożył to wotum, że poświęci swoje państwo, swoje kraje Najświętszej Marii Pannie, jeżeli tylko będzie to możliwe, jeżeli tylko będzie wolny jakiś skrawek ziemi ojczystej. Tak faktycznie stało się 1 kwietnia 1656 roku. Król Jan Kazimierz poświęca swoje kraje, swoje ziemie Najświętszej Marii Pannie jako królowej tej ziemi. Dlatego właśnie ten tytuł Królowa Korony Polskiej, a nie tylko Królowa Polski, Królowa licznych ziem, które wszystkie uznały Maryję za swoją królową przez króla Jana Kazimierza. W tym czasie, w czasie tych ślubów jasnogórskich, Piotrowi Donim, nuncjusz apostolski, 3 razy nazwał Maryję Królową Korony Polskiej. Wiem za tym, że Stolica Święta od samego początku sprzyjała temu tytułowi, chciała, żeby Polacy uznali Maryję za swoją królową. Jak wiemy, te śluby jasnogórskie spowodowały wypędzenie wroga z ojczyzny, wypędzenie protestantów, ocalenie całości Polski, jednocześnie spowodowały to, że religia katolicka, która aż do tej pory jeszcze nie triumfowała jednoznacznie, mogła już zatriumfować, wydano protestantów, arian, a reszta heretyków nawróciła się, także w XVIII wieku nie było już w Polsce praktycznie żadnych ani luteran, ani kalwinów, ani arian. Byli oni już wtedy bardzo nieliczni. 8 września z kolei 1717 roku obraz Matki Bożej Częstochowskiej, jasnogórskiej w Częstochowie, został po raz pierwszy ukoronowany papieskimi koronami, które zostały udzielone na prawach papieskich. To był pierwszy taki przypadek poza Rzymem, więc jest to znak szczególnej miłości Najświętszej Marii Panny do Polski, jednocześnie tego, że Stolica Święta również zawsze opiekowała się Polską w sposób szczególny, dawała jej liczne przywileje, które rzadko tylko na innych ziemiach były spotykane, aczkolwiek trzeba pamiętać, że Maria również przez wiele innych narodów i państw była czczona jako królowa, jako patronka, jak chociażby we Francji, Bawarii, czy też w cesarstwie Habsburgu. W 1764 roku również Sejm uznaje Marię jako Królową Polski, jeden z ostatnich Sejmów, który zebrał się w całej jeszcze niepodzielonej Polsce, uznał Najświętszą Marię Pannę Królową Polski. Być może to był ten akt, który spowodował, że Polska po I wojnie światowej znowu mogła się odrodzić. Jeszcze wcześniej, bo przed I wojną światową, Święty Piusz X zezwolił przynajmniej dla diecezji